Hej, nazywam się Kamila Surma i witam Cię w podcaście Wyspa Intuicji. Jeśli pragniesz odnaleźć swoją drogę w życiu, odzyskać wewnętrzny spokój, spełnienie i z odwagą podążać za głosem swojego serca, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo intuicja skierowała Cię we właściwe miejsce. Kochani, witam was w pierwszym odcinku podcastu Wyspa Intuicji w 2022 roku. Nie wiem jak wy, ale ja mam jakieś takie intuicyjne przeczucie, że coś w tym roku będzie przełomowego, że będzie coś dużego, że to będzie rok naprawdę takich pięknych manifestacji, obfitości, przełomów w naszym życiu i tego wszystkiego z głębi serca wam życzę. I w związku z tym, że ta, tą energię tak bardzo mocno czuję, ten pierwszy odcinek tego roku um, chciałabym. W tym pierwszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić tym, jak otworzyć się na te nieograniczone możliwości, jak tak naprawdę doświadczyć tych skoków kwantowych. Więc będziemy rozmawiać sobie o tym e, w tym odcinku, co to znaczy w ogóle. Zrobić ten skok kwantowy, doświadczyć tego skoku kwantowego, jak możemy to zrobić i tym samym jak otworzyć się ta, na te nieograniczone możliwości, na manifestację naszych pragnień albo na manifestację tego, co jest tak naprawdę poza jeszcze tymi naszymi pragnieniami i wyobrażeniami, otwierając się na to, że po prostu wszechświat zawsze. Dostarcza nam więcej i jeszcze lepszych rzeczy, niż możemy sobie wyobrazić. Także z taką intencją chciałabym, żebyśmy tutaj razem z całą społecznością podcastu Wyspa Intuicji zaczęli e, tak ten rok. Więc zapraszam Was do wzięcia takiego jedynego, głębokiego oddechu do przestrzeni swojego serca, poczucie, jak otwiera się Wasza przestrzeń, Wasze ciało, Wasze serce na przyjęcie tej całej magii tego roku. No dobrze, to zacznijmy sobie w takim razie od tego, czym w ogóle ten skok kwantowy jest, tak zwany quantum leap, tak? I co potrzebuje się zadziać w naszym życiu, żebyśmy mogli tego doświadczyć. I oczywiście to ma związek z prawem przyciągania, o którym sobie tutaj dużo na podcaście mówimy. Natomiast dzisiaj wejdziemy sobie też głębiej w ten temat. Więc jeśli chodzi o skok kwantowy, co potrzebujemy zrozumieć? Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że w tym momencie, tu i teraz istnieje już ta rzeczywistość, którą my pragniemy żyć. Czyli istnieje nieskończona ilość tak naprawdę rzeczywistości, i my poprzez swoje myśli, emocje, działania, wybieramy tą, w której chcemy żyć. I ja wiem, że dla naszego umysłu to jest po prostu takie. O co chodzi, ale jak to? To nie jest tak, że ja się muszę ciężko napracować, to nie jest tak, że ja mogę zacząć żyć życiem, którego chcę za 5, 10, 15 lat, że ja muszę na to wszystko poczekać i oczywiście w rozumieniu takiego czasu, jakim żyjemy teraz, także sprawdzamy sobie, która jest godzina, że jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, oczywiście możemy tak to postrzegać, natomiast Wyobrażenie sobie i zrozumienie, że istnieje nieskończona ilość tak naprawdę rzeczywistości i że ten potencjał i te możliwości, na które my chcemy się otworzyć, że one są już tu i teraz. I my poprzez swoje wibracje, tak, czyli druga rzecz to jest to, że nasza rzeczywistość jest odzwierciedleniem wibracji, które my. Które z nas um, rezonują, tak? którymi my rezonujemy, które wysyłamy do wszechświata. Czyli no już, te wibracje zamykają się w tym, o czym sobie często mówimy, czyli emocje, myśli i nasze działania. I jeśli chcemy dokonać tego skoku kwantowego, to znaczy, może zacznijmy sobie od tego, co to znaczy, czyli powiedzmy, jestem. Chcę dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu. Jestem, powiedzmy, w pracy, która, powiedzmy, no może jest ok, albo w ogóle jej nie lubię, ale wiem, że jest po prostu co, coś więcej, tak? Coś, co po prostu tutaj chce się przeze mnie wyrazić. Może być tak, że y, nie czuję się spełniona finansowo i jest jakaś. Po prostu we mnie takie pragnienie tego, żeby doświadczać większej e, obfitości. To może dotyczyć jakiejkolwiek sytuacji e, w Waszym życiu. I teraz skok kwantowy to jest to, tak jak ja to odczuwam i takie jakie jest moje doświadczenie w, w moim życiu to jest manifestacja tej nowej rzeczywistości takim dosyć szybkim tempie, bym powiedziała, tak? Czyli to nie jest na przestrzeni. 10-15 lat, tylko to się dzieje bardzo szybko. I teraz, jeśli nasze wibracje wzrastają, i my na co dzień pracujemy sobie nad tym, żeby podnieść poziom naszych wibracji, um, to naprawdę ogromne rzeczy, wizje mogą manifestować się czasem w przeciągu kilku minut. I ja wiem, że to brzmi w ogóle jak, wiecie, jakieś. Szkoła Harry'ego Pottera, mam zaczarowaną wróżkę po prostu magiczną, i e, mówię sobie życzenie, i to się za chwilę dzieje. E, ja pamiętam początek swojej drogi z prawem przyciągania, z um, kreowaniem swojej rzeczywistości, i to było dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Więc jeśli jesteś na początku tej drogi, to tylko daję znać, że ja to rozumiem, bo to wymaga naprawdę przełamania dużej ilości programów, przekonań, z którymi po prostu idziemy tak naprawdę od początku naszego e, życia, bo to jest spojrzenie na rzeczywistość, na nasze życie, na siebie, na to, co nas otacza w ogóle w jakim systemie e, energetycznym żyjemy z Całkowicie nowego poziomu, nowymi oczami. I do tego Was zapraszam, bo żeby ten skok kwantowy się zadział, to my potrzebujemy spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość świeżym spojrzeniem, tak spojrzeniem tej osoby, która już żyje w tej rzeczywistości, którą my chcemy doświadczyć. Co to znaczy? Czyli tutaj się pojawia ten temat takiego um, embodiment, czyli ucieleśnienia tej osoby która żyje już tą rzeczywistością, czyli powiedzmy jesteśmy, czy mamy ten przykład, o którym sobie mówiliśmy w temacie pracy czy obfitości i teraz chcemy przeskoczyć, jakby zaprosić tą rzeczywistość nową do swojego życia. Natomiast to jest często moment, w którym my czujemy, że utknęliśmy, czujemy, że utknęliśmy, chcemy zmiany, może to afirmujemy, zapisujemy, być może nawet wizualizujemy, przewołujemy w medytacji ale tak naprawdę się nic nie dzieje. I często powtarzamy sobie utknęłam, tak? Utknęłam, czuję, że utknęłam w miejscu, po prostu nie mogę przebić tej ściany, coś, czuję, że coś większego chce się przede mnie wyrazić, ale to się nie dzieje. I teraz zapraszam Was do tego, żeby zmienić swoją narrację i to, um, i to jak na ten temat się wypowiadamy. Czyli jeśli mówimy utknęłam, tak? Czuję, że Utknęłam w swoim życiu, to zamieńcie to słowo czuję, czy na przykład jestem w takim, takim miejscu, na wybieram albo chcę. Wybieram teraz to, że utknęłam w swoim życiu, bo to jest nasz wybór. To nie jest tak, że życie nam się przydarza, to my wybieramy rzeczywistość też, w której żyjemy, my um, współtworzymy to życie. I e, to. To jest przykład z sesji indywidualnej, którą miałam e, wczoraj z cudowną, cudowną duszyczką. E, I właśnie pracowałyśmy nad jednym z, z tematów. I kiedy poprosiłam, żeby zamieniła słowo jestem na słowo chcę, tak, chcę się tak czuć, chcę doświadczać takiej rzeczywistości, to nagle się pojawiło, Ale jak to mam powiedzieć, że chcę? Przecież ja nie chcę. Tak? Bo to do, dotyczyło tego miejsca, w którym obecnie się znajdowała. Ja mówię: No właśnie, nie chcesz. Ale powtarza się ta historia, że ja jestem w tym miejscu. Więc, żeby ten skok kwantowy się zadział, żebyśmy otworzyli się na te nieograniczone możliwości, potrzebujemy obserwować swoje myśli, obserwować to, czy my cały czas odtwarzamy tą starą historię, bo my często jesteśmy w teraźniejszości, tak, jesteśmy sobie tu i teraz, ale odtwarzamy przeszłość. Tak? Czyli nasze słowa, które wypowiadamy, noszą energię e, przeszłości, przeszłych wydarzeń. To, w jaki sposób my postrzegamy teraz rzeczywistość w tym momencie, jest tak naprawdę zbudowane oparte o nasze doświadczenia z przeszłości. I teraz nie jesteśmy w stanie nic zmienić, tak naprawdę, jeśli my cały czas wybieramy odtwarzanie tej samej rzeczywistości. Tak? Na podstawie tego, co się zadziało e, kiedyś. A jednocześnie jedyna przestrzeń, czas, w której możemy stworzyć, współkreować swoją przyszłość, tak zwaną, tak, swoją nową rzeczywistość, jest ten moment, ten oddech. To, jaką wibrację wysyłasz z tym oddechem tu i teraz, to w jaki sposób ty tu i teraz patrzysz na otaczający ci świat. Więc jeśli wiem, jesteś na spacerze, jak jedziesz samochodem, to <grymnie> ostrożnie, ale zobacz, spróbuj nawet poprzez, poprzez intencję, z ciekawością, że może jeszcze nie wiesz, co to oznacza, spojrzeć na to nowymi oczami, ale jak spojrzysz teraz w przestrzeń, w to, co cię otacza, co jest dookoła ciebie. Z intencją i taką, takim byciem w przestrzeni swojego serca, bo ty już to wiesz, twoja dusza już to wie. To my sobie teraz przypominamy, my się nie uczymy niczego nowego, tak? oduczamy się tych iluzji różnych, um, które są w naszym umyśle. Czyli spójrz sobie na tą otaczającą Cię rzeczywistość, nawet z takim pytaniem: A co jeśli? A co jeśli jest więcej? Możliwości, więcej rzeczywistości dostępnych dla mnie tu i teraz, niż tylko ta jedna, którą teraz widzę swoimi oczami. A co jeśli jest więcej? Tak? I jeśli pojawi się w tobie taka dziecięca ciekawość, żeby zacząć patrzeć na życie w taki sposób, Uwierz mi, że Wszechświat zacznie dostarczać Ci, ci, ci odpowiedzi, zacznie Cię um, kierować do różnych miejsc, warsztatów, osób, które pomogą Ci się na tą rzeczywistość bardziej um, otworzyć. Czyli podsumowując sobie tą pierwszą e, część, jedna rzecz, którą potrzebujemy sobie uświadomić, to to, że ta nieograniczona ilość rzeczywistości, Istnieje już tu i teraz i my sobie wybieramy tak, poprzez nasze działania, poprzez nasze słowa, poprzez decyzje, które podejmujemy, emocje, tak. Um, my wybieramy rzeczywistość, w której żyjemy, dlatego, że żeby ta manifestacja się zadziała, to my najpierw potrzebujemy emanować i być ucieleśnieniem tej osoby, która żyje już w tej rzeczywistości, której chcemy doświadczyć. Jak potrzebujecie sobie tego odcinka słuchać kilka razy, to zapraszam, bo, bo wiem, że to nie zawsze może być od razu za pierwszym razem do, łatwe do zapamiętania, do, do poczucia, więc jak najbardziej możecie sobie do tego wracać, zapisywać nawet zapisać sobie jakieś przesłanie, jakiś fragment tego dzisiejszego podcastu i po prostu. Gdzieś na ścianie sobie e, przykleić, tak, żeby pamiętać, tak, żeby to było dla Was przypomnieniem, bo to wszystko jest trening tak naprawdę naszego umysłu, tak? Oduczanie się m, tych iluzji, przypominanie sobie, a okej, okay, to, to tak wygląda ten świat, tak? Bo tak jak Wam mówiłam, nasza dusza już to wie. I kolejna rzecz, czyli to łączy się z tym, co powiedzieliśmy, czyli nasza rzeczywistość jest odzwierciedleniem tych wibracji, które my wysyłamy. I jedyny moment, w którym możemy kreować, zapraszać ten skok kwantowy, tak naprawdę, to jest tu i teraz. I za chwilkę przejdziemy sobie do kolejnych kroków, jak to też tak bardziej praktycznie zrobić i jak możemy jeszcze na to wszystko spojrzeć, żeby to Was wspierało w otwieraniu się na te możliwości w nadchodzącym roku. Natomiast przychodzę do Was też dzisiaj z wiadomością, która po prostu przepełnia moje serce i całe moje ciało. Jestem tak podekscytowana, dlatego, że ruszamy z kolejną, drugą edycją wyzwania siedmiu Bezpłatnego wyzwania, moc manifestacji. Na ostatnim wyzwaniu e, zadziała się tak absolutna magia, że e, ja się nie mogę doczekać tego, co się będzie działo tutaj. E, ruszamy 17 stycznia. Wszystkie informacje, jak to się będzie odbywało, e, znajdziecie na stronie wyzwania kamilasurma.com/ wyzwanie mocy. Tam możecie się zapisać. Link do strony też będzie w opisie podcastu e, i, i na pewno w mailu. Więc. E, a więc tam możecie się zapisać. Od razu po zapisie otrzymujecie też bezpłatną medytację kreowania rzeczywistości. Więc, jeśli też chcecie to, o czym sobie dzisiaj mówimy, tak bardziej na poziomie świadomym i w, te i w teorii, zmienić na praktykę, już zrobić ten kolejny krok, to zapraszam Was do tego, żeby to był wasz właśnie ten kolejny albo pierwszy krok do kreowania swojego życia takim, jakim pragniecie, żeby było. Więc, w ramach wyzwania, mamy trzy warsztaty, trzy spotkania w temacie manifestacji, przebudzania się do swojej mocy, temacie intuicji. Będzie mnóstwo niespodzianek, będą rozdania dziennika intuicji i też bardzo ważna rzecz, że osoby, które. Wezmą udział w wyzwaniu będą mogły również ubiegać się o stypendium do drugiej edycji programu mentoringowego „Przebudź się do swojej mocy”. Te osoby, które czekały na otworzenie na e, drugą edycję również programu mentoringowego dwumiesięcznego, e, to to się właśnie dzieje. Ja słuchajcie, dostaję po prostu. Takie przepływy, e, takie mm, prowadzenie, jeśli chodzi o ten program, o tą naszą drugą edycję, że naprawdę to będzie absolutna e, moc i też tego się nie mogę doczekać. Więc wyzwanie jest też organizowane w związku właśnie z, e, z otworzeniem możliwości dołączenia do drugiej edycji programu Przebudź się do swojej mocy i o tym będę Wam e, mówiła też na pewno więcej podczas wyzwania i też w kolejnych podcastach. E, na ten moment zapraszam Was do pierwszego kroku, czyli dołączenia do siedmiodniowego, bezpłatnego wyzwania Moc Manifestacji na stronie kamilasurma.com ukośnik wyzwanie mocy. Jeśli znacie jakieś kobiety, piękne dusze, którym czujecie, że to wyzwanie może się przydać, że jest potrzebne, że chcą poczuć tą wspierającą się, wspierającą energię kobiet, połączyć się razem z nami, to będę Wam ogromnie, ogromnie wdzięczna, jak również zaprosić. Je do tego pięknego wydarzenia i zaczniemy rok naprawdę otwierając się na cuda i, i piękny przepływ obfitości, manifestacji skoków kwantowych i wszystkiego, czego tylko pragniecie. No dobrze, słuchajcie, to przechodzimy sobie teraz dalej, jeszcze do kilku kolejnych punktów w temacie skoków kwantowych, i chciałabym więcej odnieść się do. Tego ucieleśnienia, do tego embodiment, do tego, co to znaczy, tak naprawdę, że ja już teraz żyję tą rzeczywistością, bo, bo to jest niewygodne. Może się pojawiać taki dyskomfort w Was, takie, ale jak to? Jak to? Jak ja tego nie mam na zewnątrz, to, to jak ja mam się tak zachowywać? tak? ja mam okłamywać samą siebie? I to słuchajcie, chodzi, to nie chodzi o okłamywanie, to nie chodzi o e, życie w jakiejś iluzji, tylko chodzi o. Tworzenie świadomie swojego życia takim, jakim chcecie, żeby było. Czyli nie czekanie na to, że wszechświat coś nam dostarczy i dopiero wtedy my odpowiemy na to innym poziomem wibracji, bo tak w ogóle to, to się nie wydarzy, <laughs> bo, bo nie tak działa wszechświat. Um, więc jeśli chcemy. Nawet jeśli siadamy sobie w medytacji tak i wizualizujemy nasze marzenia, to to jest jakby jedna część praktyki. My też będziemy um, z takim bardziej zaawansowanym, właśnie ucieleśnianiem tej naszej wizji pracować w um, dwumiesięcznym programie, przebudzić się do swojej mocy. Um, natomiast to, co teraz możecie zrobić, to poczuć sobie, kim jest ta osoba, która doświadcza już tej rzeczywistości. Tak? Kim jest ta wersja mnie, bo to jest tak naprawdę wersja was która już was jest, tylko chodzi o to, żeby ona mogła przebić się przez te warstwy nie wspierające was już dużej przekonania i schematy. Czyli jakie ona działania podejmuje? Jak wygląda um, jej dzień, o której godzinie wstaje, o której godzinie kładzie się spać, jakie są jej nawyki? Jakie... Mm, Jakie jest jej otoczenie, jakimi osobami tak się otacza, ile energii, czasu poświęca na jakie relacje, w jaki sposób e, dba o swój rozwój, wzrasta. Tak? Czyli ta osoba, ta wersja mnie, która powiedzmy już ma ten wymarzony biznes, e, jest spełniona, e, żyje w obfitości, e, to jak ja potrzebuję wzrosnąć, tak jak ja potrzebuję. Co ja potrzebuję zmienić teraz w swoim życiu takich codziennych, bardzo często małych krokach, żeby już teraz żyć tą rzeczywistością. I najprostsze ćwiczenie to jest zobaczyć sobie, poczuć sobie energię, w jaki sposób chodzisz. Tak, czyli jesteś na spacerze, chodzisz po domu, i zaobserwuj sobie swoją postawę. Bo w momencie kiedy. Pojawiają się te myśli, o kurczę, jeszcze, jeszcze tego nie mam. Albo zaczynamy się porównywać z innymi, tak? Pojawiają się te wątpliwości, zaobserwujcie. Ja, nawet jak teraz nagrywam ten podcast, to słuchajcie, zamknęło mi się ciało. Tak? Dopiero teraz to zauważyłam, czyli od razu moje barki tak się skuliły, całe moje ciało się zamknęło. I, jeśli, i to jest też wibracja, którą my wysyłamy do wszechświata. I teraz, czy jeśli ty żyłabyś tym wymarzonym życiem. To czy tak wyglądałaby Twoja postawa? Jak przemieszczałabyś się po swoim domu? W jaki, z jaką energią chodziłabyś na, na spacer, na spotkanie ze znajomymi, tak? I chodzi o, o to właśnie ucieleśnienie, żeby to nie było tylko z poziomu głowy i chcenia, tylko my potrzebujemy tą wibrację w sobie już poczuć. Tak, czyli na przykład jeśli chodzi o takie skoki kwantowe, które dzieją się u mnie, ja już się z Wami dzieliłam, że Kostaryka to jest po prostu to jest skok kwantowy ze skokiem kwantowym, to jest po prostu absolutna magia to, co się tutaj dzieje, ale to też nie jest tak, że, że to się dzieje samo, ja nad tym naprawdę pracuję, będąc tutaj bo wszechświat mi postawił przed Takimi ścianami, że ja już po prostu mówię: Aha, dobra, to co chciałam, żeby się zadziało od kilku lat, na przykład, ja to tak sobie przekładałam, przekładałam, no aż w końcu wszechświat postawił mnie po prostu w takiej sytuacji, że mówię: Nie, już po prostu nie ma wyjścia, nie uciekniesz od tego. To jest, to jest misja Twojej duszy, to jest droga, którą wszechświat chce, żebyś szła, i do tej drogi prowadzi cię Twoja intuicja, więc już nie ma zawracania. I to jest niewygodne. Bo ta wygoda tak naprawdę, wybieranie tego, co jest wygodne, oddala nas od tego, żeby dokonać skoku kwantowego, bo ta nowa rzeczywistość jest poza strefą naszego komfortu, tak? To, to jest niewygodne w momencie, kiedy wszechświat nas, ja mówię o tym streczu takim, tak? o, tym, o tej ekspansji, ja po prostu czuję jak cała moja energetyka mojego ciała po prostu się zaczyna um, rozszerzać w pewien sposób, zaczyna wibrować w inny sposób w momencie, kiedy ja odpowiadam i ucieleśniam um, tą nową rzeczywistość. E, I mówiłam Wam o tym, że um, przyjazna na Kostarykę jest dla mnie ogromną lekcją i skokiem kwantowym, jeśli chodzi o, o obfitość. Um, i, I będę do tego wracała, bo też czuję, że to jest taki bardzo nasz, też polski temat. I, I w momencie, kiedy tutaj przyjechałam i mówię, jest to po prostu przepiękne, przepiękne miejsce i wokół mnie jest mnóstwo obfitości, pięknych domów, pięknych ludzi, wydarzeń, szkół jogi, no po prostu raj, raj na ziemi, można by było powiedzieć. Natomiast to, żeby utrzymać się tutaj e, na takim poziomie, który ja wiem, że jest moim standardem, że ja poniżej pewnego standardu nie schodzę. O tych standardach też, e, też będę mówiła, e, no to zaczęłam zauważać pewne stare schematy, które zaczęły się we mnie aktywować, pewne wątpliwości, pewne obawy, pewne taki mindset jeszcze. E, takiego mm, braku w pewnych momentach. Więc ja zaczęłam się z tym wszystkim kontaktować, tak? bo to pierwsza rzecz to jest to, że się kontaktujemy z tym cieniem swoim i z tym będziemy sobie pracować na pewno na e, programie Przebudź się do swojej mocy, bo to jest jedna z rzeczy, która e, jest elementem pracy nad naszymi wibracjami, tak? czyli że my zaglądamy te nasze przekonania, emocje, traumy, lęki, to wszystko, co nas blokuje, żeby z tej przestrzeni móc dalej tworzyć. Więc ja sobie w to wszystko zaglądałam i nie zawsze, tak jak Wam mówiłam, było to łatwe, natomiast kiedy już sobie to jakby zajrzałam w to, zaczęłam integrować, czyli jak przychodziłam przez cały proces, przez który ja będę Was też prowadziła na, na programie, i zaczęłam nadawać sobie intencje odnośnie tego, jaką rzeczywistość teraz wybieram. I zaczęłam ją wybierać. I oczywiście to było tak, że wybrałam ją, za chwilę zapomniałam, za chwilę wchodził jakiś stary schemat. Mówię, aha okej, okay, widzę cię. no to to jest rzeczywistość, którą tworzę, tak? Więc jeśli w momencie, kiedy byłam nawet na, w trakcie jeszcze kursu nauczycielskiego jogi, i wychodziłam z, z tego domku, w którym mieszkałam, i szłam sobie na docę na zachód słońca. To ja już szłam. E, na początku szłam tak, o jejku chciałabym tutaj zamieszkać, ale by było cudownie, ale wszyscy mówią, że to już wszystko jest wynajęte, że już po prostu teraz jest high season i nic się, nic się nie uda. Ale mówię: okej, okay, chwila. Jaką miałam wibrację wysłałam do wszechświata? Gdyby wszystko było możliwe, to co ja bym chciała zaprosić do swojego życia? I pamiętam, że szłam wtedy właśnie na zachód słońca i mówię. Ja już tu mieszkam, to już jest. Ja wybieram rzeczywistość, w której ja mieszkam, mieszkam w tej dzielnicy, bo po prostu zakochałam się w tym miejscu. Mam dosłownie 5 minut do oceanu i w taki sposób codziennie, może nie codziennie chodziłam na zachód słońca, ale taką rzeczywistość codziennie wybierałam, także ja już tą rzeczywistością żyję. Um, I w którym z live'ów albo podcastów dzieliłam się całą historią e, manifestacji tego, ale dosłownie tydzień później. Rzeczywiście, to już było moją rzeczywistością. I to, to w, jakie, w jaki sposób to się zadziało, te cuda, które do, pro, do tego doprowadziły, to było coś absolutnie poza moimi wyobrażeniami. Um, czyli znalazłam mieszkanie, a raczej mieszkanie znalazło mnie dokładnie w tej samej dzielnicy. Chodziłam praktycznie tą samą drogą na zachód słońca, na ocean, tylko miałam nawet jeszcze <laughs> bliżej. Um, I ja wiem, że ja. Stworzyłam sobie tą rzeczywistość. Um, kolejna rzecz, kolejny skok kwantowy. Wiedziałam, że, że to miejsce, w którym byłam, było um, do, tam, do konkretnej daty. I mówię, potrzebuję, czułam, że potrzebuję, um, że w ogóle moją intencją jest mieszkanie w pięknym domu, z ogrodem, z widokiem na, na ocean, z po prostu piękną przestrzenią. I Jedna z, z osób, którą tutaj poznałam, powiedziała, że ona z rodziną wyjeżdża tam na, na 10 dni i że w tym czasie mogę zatrzymać się u niej w domu. I w momencie, jak przyjechałam do tego miejsca, to miałam takie wow, ok, to już jest coraz, to już jest coraz bliżej, bo zrobiłam kolejny przeskok i teraz jestem nie w mniejszym mieszkaniu, ale jestem w domu. Czyli wiem, że Wszechświat w taki sposób daje mi sygnał, że hej, ta manifestacja, to czego Ty pragniesz doświadczyć, jest, jest już bardzo, bardzo blisko. I teraz co ja robię? W momencie, kiedy jestem teraz przez te 10 dni w domu mojej znajomej, to ja nie chodzę tutaj z taką energią, ojejku, ja też bym tak chciała, tylko ja po prostu tańczę z wdzięcznością w kuchni, że to już jest moja rzeczywistość, że to jest moje. Tak? Ja wiem, że w taki sposób ja dalej współkreuję, tworzę tą nową rzeczywistość, w której będę właśnie e, tego doświadczała. E, I w taki sposób kreujemy te skoki kwantowe. Mam nadzieję, że to jest, e, że to jest zrozumiałe. A jak macie jakieś pytania, to oczywiście w komentarzach e, możecie zawsze pisać. E, I teraz to też odnosi się do standardów e, w naszym życiu, czyli co jest moim standardem, poniżej czego ja nie schodzę. I naprawdę, jeśli sobie to rozpiszemy, i też będziemy to robić na pewno w programie, Przebudźcie do swojej mocy, i też po części zaczniemy sobie na wyzwaniu moc manifestacji. To jeśli ja mam taki standard życia, to ja w tym samym momencie wysyłam znak do wszechświata, że hej, ja na to jestem tego warta, tak? Ja wierzę w to, że to jest dla mnie możliwe. I, jakby, nie, nie daje zgody na nic poniżej tego. Tylko, że to jest jedna rzecz, jeśli my sobie to zapiszemy, a druga rzecz to jest decyzje, które my podejmujemy na co dzień, czyli czemu, jakim rzeczom, sytuacjom, zdarzeniom ja mówię, tak, ale takie pełne, takie. Fuck jest po prostu. <taki> takie secret jest jakby to powiedziała Kasia, z którą miałyśmy wywiad, tak, wywiad też i z którą miałyśmy warsztat. Czyli secret yes i secret no. Tak, czyli takie z przestrzeni Twojej prawdy, tego życia, pełnią życia, co jest Twoim nie, a co jest Twoim tak. I trzymanie się tego, i e, z taką odwagą że jeśli, bo często pojawia się strach ojku, ja powiem czemuś tutaj nie, a co jeśli się nie pojawi, nic lepszego tylko przyjdzie coś gorszego, że spoko, też mam takie myśli <noise> i was tutaj jak najbardziej rozumiem, ale pamiętajcie, że to jest, ten, to jest ta stara rzeczywistość, tak, to jest to ego, które jeszcze próbuje nas trzymać, znowuż w tym, w tym co było znane do tej pory, ale nie dawało nam tego pełnego spełnienia. Mm więc my tak naprawdę w momencie kiedy przebudzimy się do swojej mocy, kiedy dajemy sobie pozwolenie na to, żeby żyć w pełnią życia, żeby doświadczać tego życia tak jak tego chcemy z przestrzeni yy, serca, to wtedy zaczyna dziać się yy, ta cała magia. I ostatnia rzecz, którą chcę się dzisiaj tutaj z Wami podzielić, chociaż ich jest jeszcze dużo, i w resztę rzeczy będziemy sobie zaglądać i będziemy omawiać, i będziemy je praktykować na programie, to jest zaufanie do tego, że wszechświat Was wspiera, zaufanie procesowi i skupienie się na tym, czego Wy chcecie i dlaczego, a nie jak to ma się wydarzyć. Bo to jest najczęstsza blokada. Ja nie wiem, jak to ma się wydarzyć, bo, ten, bo to moje marzenie może być po prostu tak ogromne, że ja się zastanawiam, no, ale jak, ale jak? No dobra, ale jeśli to by było możliwe, gdybyś mogła sobie, gdyby wszystko było możliwe, to czego chciałabyś doświadczyć? Tak, z taką dziecięcą dziecięcym zachwytem, dziecięcą radością, tak? dzieci się nie zastanawiają, nie wiem, jak zostać strażakiem, tak? tylko mają po prostu takie marzenie więc żeby otworzyć się na te nieograniczone możliwości w tym roku to najpierw potrzebujemy dać sobie pozwolenie na to, żeby marzyć. To jest pierwszy krok. I do tego kroku was zapraszam. Mam nadzieję i tego wam życzę, że ten rok będzie wspaniałym rokiem, pełnym spełnienia cudów, manifestacji, wewnętrznego spokoju, połączenia ze swoim sercem, ze swoją prawdą. I tego Wam życzę. Zapraszam Was na wyzwanie Moc Manifestacji, w którym będziemy mogli się bardziej poznać, spotkać, stworzyć wspaniałą przestrzeń, połączyć się w kręgu online. Piękne możliwości nam daje technologia, więc jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Kamilasurma.com, Kośnik, Wyzwanie Mocy. Zapraszam Was i do zobaczenia.